Dzień dobry, Marlena Siok. Oglądacie Państwo program Mazowsze, wiadomości z regionu. Sprawdźmy, co w tym odcinku. Tunel ratunkiem dla Sulejówka. Kolejne inwestycje w sport i edukację. Termomodernizacja w gminie Policzna. Na ratunek zabytkom. Cerkiew odzyskuje blask. Centrum Folkloru Polskiego w Karolinie. Ponad 200 pociągów dziennie przejeżdża przez Sulejówek, za każdym razem blokując jeden z najbardziej uczęszczanych przejazdów kolejowych w Polsce. W godzinach szczytu ruch samochodów w mieście jest sparaliżowany. Ratunkiem dla miasta jest wybudowanie 100-metrowego tunelu za 100 milionów. To codzienność na jednej z głównych ulic Sulejówka. Końca korka nie widać, a w godzinach szczytu przejazd z jednej na drugą stronę miasta trwa kilkadziesiąt minut. Szybciej byłoby pieszo. To jest jedno z najbardziej obleganych przejść kolizyjnych, przejazdów kolizyjnych w Polsce, tym bardziej na Mazowszu. Miasto w godzinach szczytu staje się sparaliżowane, z północy na południe przejechać staje się, jest wielką udręką, wielka strata czasu, pieniędzy, straty dla ekologii. Inwestycja jest na to duży, tak? Wartości około 115 milionów złotych, z czego 50 parę milionów to jest wkład PKP RK. 40, prawie 3 miliony nasz wkład i 7,5 miliona Sulejówka. Myślę, że to się bardzo przyczyni do poprawy warunków życia tutaj ludzi, bo wiadomo, taki przejazd powierzchni torów to jest zawsze wielkie utrudnienie, bo to jest podzielne miasto na pół. I też przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa ruchu i pieszego, i też ruchu drogowego. W miejscu przejazdu kolejowego powstanie tunel o długości ponad 90 metrów. W planach jest przebudowa torowiska oraz skrzyżowań i dróg wraz z dojazdami do posesji, a także stworzenie chodników i ścieżek rowerowych. Przebudowana będzie sieć energetyczna, wodociągowa i gazowa. Chciałbym podziękować PKP, dlatego że ten tunel pozwolił nam też wypracować pewne wspólne stanowiska także na innych inwestycjach. Także wartością dodaną jest to, że udało się trzem instytucjom wspólnie zorganizować tak dużą inwestycję. Jest to pierwszy na Mazowszu projekt inwestycyjny polegający na likwidacji kolizyjnego przejazdu kolejowego, w którym współinwestorami są jednocześnie dwa samorządy: województwo mazowieckie i miasto Sulejówek oraz spółka kolejowa. Nigdy wcześniej tego typu projekt likwidacji kolizyjnego przejazdu nie został doprowadzony do fazy właściwie już przedrealizacyjnej. Tworzymy coś nowego, wchodzimy na zupełnie nowe wyzwania, nową ziemię. 14 lipca PKP ogłosiło przetarg na wykonanie inwestycji. Podpisanie umowy z przyszłym wykonawcą planowane jest na październik, a to oznacza otwarcie tunelu jesienią 2023 roku. Koszt inwestycji to 115 milionów złotych. Samorząd Mazowsza nie przestaje inwestować w sport i edukację. Tym razem niemal 4 miliony dostały samorządy w subregionie warszawskim zachodnim na nowe boiska, hale sportowe i skateparki oraz niezbędny sprzęt do nauczania zdalnego. Tegoroczna edycja Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej jest rekordowa, zarówno pod względem liczby wniosków, jak i przeznaczonych środków. Pieniędzy jest 3 razy więcej niż planowano, zamiast 10, 31 milionów złotych. Dzięki temu wszystkie samorządy, które przedstawiły ciekawe pomysły, mogły skorzystać ze wsparcia. Będzie to boisko wielofunkcyjne, ulokowane obok boiska piłkarskiego. Na pewno lokalna społeczność bardzo się z tego ucieszy, więc teraz przystępujemy do pracy, aby jak najszybciej oddać do użytku. Marszałek pochylił się nad naszym wnioskiem. Dostaliśmy dofinansowanie. Cały budżet inwestorski jest około 800 tysięcy złotych. No i właśnie każdy pieniądz jest wskazany. To jest szkoła imienia Pierre de Coubertin. To jest szkoła, która powinna się szczycić kwestiami sportowymi i naprawdę dzieci z terenów wiejskich, te Budy Sienickiej okolice ćwiczą w sali gimnastycznej i teraz jeśli zrobimy to boisko, mam nadzieję, że będziemy mieli tam olimpijczyka lub jakiegoś mistrza świata, Polski, Europy. Wśród oczekiwanych projektów znalazły się na przykład wymiana nawierzchni boiska przy zespole basenowym w Górze Kalwarii, budowa skateparku w Mrokowie, modernizacja boiska w Błoniu czy budowa boiska wielofunkcyjnego na osiedlu nr 9 w Nowym Dworze Mazowieckim. Nowe boisko powstanie w Głoskowie w gminie Piaseczno. Maksymalne dofinansowanie do projektu nie mogło przekroczyć 200 tys.
tysięcy złotych, a każdy samorząd mógł złożyć tylko jeden wniosek na jedno zadanie. Jest to oczekiwana inwestycja, zwłaszcza dla dzieci i młodzieży, która będzie integrowała i pomagała bawić się i wspólnie spędzać czas. Tych funduszy z sejmiku idzie bardzo dużo w różnych tematach, w różnych dziedzinach. Natomiast te sportowe jak najbardziej cieszą. Ja sam grałem w piłkę nożną i tęsknię do tego i chciałbym, żeby nasze dzieciaki po prostu miały niesamowitą infrastrukturę, żeby była opieka nad nimi. Mam nadzieję, że w tej chwili i ta opieka, i ta infrastruktura, i trenerzy, no i wszystko będzie zdecydowanie lepsze ku naszemu sukcesowi. Samorządy z subregionu warszawskiego zachodniego dostały pieniądze na przygotowanie szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego. Do szkolnych pracowni trafią urządzenia i oprogramowanie, w tym stanowiska komputerowe, tablice multimedialne, monitory interaktywne, tablice dotykowe, laptopy oraz moduły i programy edukacyjne. Odbędą się również szkolenia oraz zdalne instruktaże. Bardzo się cieszymy, bo to pozwoli nam już zupełnie zabezpieczyć potrzeby na wypadek pracy zdalnej, zarówno pracy uczniów, jak i nauczycieli. I cieszę się, że nowoczesny sprzęt trafi jako ten zamiennik dotychczasowego do naszych uczniów i do naszych nauczycieli. To jest bardzo ważne wsparcie w kontekście nauki zdalnej, która już miała miejsce i która być może będzie kontynuowana w najbliższym roku szkolnym. Oczywiście samorządy, myślę, że nie tylko samorząd gminy Piaseczno, że w ogóle samorządy przygotowane są już do nauki zdalnej, ale tego sprzętu nigdy za mało i szkoleń dla nauczycieli również. To jest dość nowa sytuacja, pomimo tego, że już trwa od roku, to wciąż uczymy się tego, w jaki sposób naukę zdalną w jak najbardziej efektywny sposób dla uczniów prowadzić. Subregionu warszawskiego zachodniego umowa partnerstwa objęła 30 szkół. Wartość tego unijnego projektu uruchomionego przez samorząd Mazowsza wynosi w tym roku blisko 22 miliony złotych. Gmina Policzna stawia na efektywność energetyczną. Budynek dawnej szkoły w Wilczowoli, w którym obecnie prowadzone są warsztaty terapii zajęciowej, a także działa świetlica wiejska, przejdzie kompleksową termomodernizację. Planowane prace obejmą modernizację ogrzewania, w tym montaż kotła gazowego kondensacyjnego. Budynek zyska nowe grzejniki z zaworami termostatycznymi wraz z automatyką pogodową. Zamontowana zostanie również pompa ciepła oraz instalacja fotowoltaiczna. Projekt zakłada także docieplenie ścian i stropodachu, wymianę okien oraz drzwi. Z naszej strony jest to dofinansowanie do docieplenia, termomodernizacji, głębokiej termomodernizacji budynku użyteczności publicznej w miejscowości Wilczowola. Znajdują się tam warsztaty terapii zajęciowej. Uczestnicy tych warsztatów to są osoby niepełnosprawne z różnymi stopniami niepełnosprawności. Będziemy dbać o ekologię, będzie prąd ze słońca, będą nowoczesne urządzenia, pompy ciepła. Serdecznie dziękuję panie marszałku za pomoc w uzyskaniu tych niemalże 800 tysięcy złotych dofinansowania. Modernizacja energetyczna budynku przyczyni się do ograniczenia kosztów utrzymania obiektu oraz, co nie mniej ważne, do zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza. Kwota dofinansowania z Unii Europejskiej to niemal 800 tysięcy złotych. Tę część programu poświęcimy ratowaniu dziedzictwa Mazowsza. Samorząd województwa przeznaczył w tym roku ponad 12 milionów złotych na remonty i konserwację zabytków. W sumie uda się wyremontować aż 154 obiekty, z czego 25 w regionie płockim. Wśród zabytków, które w tym roku otrzymają dofinansowanie z budżetu Mazowsza, znalazło się 25 obiektów z powiatów płockiego, sierpeckiego i gostynińskiego. Łączna wartość dotacji z budżetu Mazowsza na zabytki z tych regionów to ponad 1 700 000 zł. Wśród zadań znalazły się m.in. remonty elewacji, remonty więźby dachowej oraz prace konserwatorskie polichromii. Pośród tych kilku tysięcy zabytków na Mazowszu ponad 90% to są świątynie. No i ten program służy ratowaniu tych zabytków, odnawianiu, rewitalizacji, czasami wręcz uratowaniu. Mamy też właścicieli prywatnych, mamy też obiekty, które są własnością samorządów, więc ten cały proces służy temu, żeby im pomóc. 5 z 25 zabytków znajduje się w Płocku, w tym siedziba Towarzystwa Naukowego. Środki, które dzisiaj Towarzystwo Naukowe Płockie otrzymało, zostaną przeznaczone na prace konserwatorsko-renowacyjne 15-wiecznej kanonii, która jest siedzibą towarzystwa. W kanonii, obiekcie niezwykle pięknym, zabytkowym, przechowywane są te najcenniejsze zbiory towarzystwa.
te zbiory, które przekazali Zielińscy na przełomie XIX i XX wieku i są jak gdyby tym trzonem zbiorów towarzystwa, wśród nich i słynne Kaprysy Goi, i Inkunabuły, starodruki, w tym również Atlas Radziwiłłowski, który w tym roku został wpisany na krajową listę UNESCO Pamięć Świata. Wiele zabytków, szczególnie sakralnych, znajduje się na terenie parafii i gmin, które bez pomocy samorządu Mazowsza nie mogłyby ich uratować. Bardzo cenne zabytki, bo tych drewnianych aż tak dużo nie mamy, po pierwsze, a po drugie, no, sto parę lat sprawia, że niektóre z nich wymagają faktycznie opieki i być może inne źródła by nie były tak życzliwe. Tu pan marszałek kontynuuje te prace, za co jestem mu wdzięczny. W tych ogólnych pracach związanych z katedrą jest to niewątpliwie ważny punkt, ważny element, który składa się na zaprojektowanie całościowych prac. Bezcenne dziedzictwo kulturowe ma jednak swoją cenę. Tylko w tym roku ponad 12 milionów złotych z budżetu Mazowsza trafi na prace budowlane, konserwatorskie czy restauratorskie. Rozpoczął się czwarty etap generalnego remontu cerkwi pod wezwaniem świętego Jana Klimaka na warszawskiej Woli. Jej stan techniczny był alarmujący. Dzięki dotacjom z Urzędu Marszałkowskiego uda się uratować i odnowić 22 zabytki w Warszawie i powiatach okołowarszawskich. Ratowanie zabytków poprzez ich remont i renowację to proces żmudny, pracochłonny, wymagający zaangażowania specjalistów, a przez to potrzebujący czasu liczonego w latach. Remont kopuły cerki przed 3 laty był początkiem ratowania jednego z najbardziej okazałych zabytków Woli. Dzięki dotacjom z Urzędu Marszałkowskiego udało się przeprowadzić najpilniejszy remont tzw. przyziemia. W tym roku rozpoczęto konserwację elewacji. Pomiędzy kopułą a ziemią remontujemy elewację, więc 2020 rok i obecny rok jest kontynuacja tego remontu i to właśnie dzięki też dotacji samorządu województwa mazowieckiego, pana marszałka. Remontowaliśmy w ubiegłym roku ścianę południową, a w tym roku północną. Certyfikat Cenny Zabytek Mazowsza przyznawany jest przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Oznaczone nim zabytki to obiekty, które otrzymały dofinansowanie z budżetu Mazowsza oraz mają wyjątkowe dla naszego regionu znaczenie historyczne, kulturalne i architektoniczne. Wśród zabytków, które w tym roku otrzymają dofinansowanie z budżetu Mazowsza, znalazły się 22 obiekty z Warszawy oraz powiatów Legionowskiego, Wołomińskiego, Piaseczyńskiego, Pruszkowskiego i Grodziskiego. To jest parafia świętego Antoniego w Zegrzu z siedzibą Woli Kiełpińskiej. To jest gmina Seroc, powiat Legionowski. Zakres prac w tym roku, właśnie przewidziany w tym projekcie dotacji, to jest wymiana instalacji elektrycznej plus zabezpieczenie przeciwpożarowe. To jest takie dość duże przedsięwzięcie. Co rok potrzebuje pałac kolejnego zastrzyku i cieszymy się, że Urząd Marszałkowski włączył się też do tej opieki nad zabytkiem, bardzo ważnym dla Warszawy zabytkiem, Pałacem Zamojskich. W tym roku środki z budżetu Mazowsza można było pozyskać m.in. na wykonanie dokumentacji, na podstawie której będą przeprowadzone prace zabezpieczenia i odnowienia zabytków, modernizację różnych instalacji czy zakup materiałów budowlanych. Samorząd Województwa Mazowieckiego od wielu lat już wspiera zabytki, stara się przeznaczać jak największe kwoty na to, żeby ratować to, co zostało z naszego dziedzictwa. No, w tym roku udało się naprawdę sporą kwotę przeznaczyć, ponad 12 milionów złotych. Ponad 150 obiektów zostanie wspartych dzięki temu. Lubimy nasze zabytki, lubimy na nie patrzeć, bo są przepiękne. No ale to, żeby móc patrzeć, móc cieszyć oko nimi, trzeba je po prostu wspierać, trzeba je doprowadzić do takiego stanu, żeby były jeszcze piękniejsze. Tegoroczny nabór na remonty i konserwację zabytków cieszył się rekordowo dużym zainteresowaniem. Najwięcej wniosków zostało złożonych przez parafie i samorządy. Ostatecznie dofinansowanie otrzymały aż 154 obiekty z całego Mazowsza.
Po 2 latach remontu i rewitalizacji w Pałacu Karolin w Otrębusach, kolebce zespołu Mazowsze, powstało Centrum Folkloru Polskiego. To niezwykłe miejsce pozwoli zapoznać się z polską kulturą narodową w jej regionalnych odmianach, ale również pokaże 70-letnią historię zespołu. Państwowy Ludowy Zespół Pieśni i Tańca Mazowsze zaprasza 3 września na rodzinny piknik z Mazowszem połączony z uroczystym otwarciem Centrum Folkloru. Tak wyglądał pałac w Karolinie jeszcze przed remontem. Jak wygląda dzisiaj, będzie można zobaczyć już na początku września, kiedy to zespół Mazowsze zaprasza na tradycyjny rodzinny piknik. W piątek, 3 września, otwarcie i zwiedzanie Centrum Folkloru Polskiego. A poza tym na jednej scenie zespół Mazowsze i zespół Demono i tradycyjnie repertuar mazowszański przeplatał się będzie z ferią barw muzycznych, kulinarnych, cyrkowych. Atrakcji nie zabraknie. Zapraszamy do Karolina w piątek, 3 września. Pozostawiając Państwa z tym zaproszeniem, dziękuję za dzisiejsze spotkanie, a już wkrótce zapraszam na kolejny program Mazowsze – Wiadomości z regionu. Do zobaczenia!